Że nie grałem, ale film uwielbiam, widziałem miliard razy, kurde. To jest gierka, kurde. Prolog. A wiesz, Jasiu, to swoją drogą dziwna sprawa. No bo wszystko wskazuje na to, że ci dwaj typkowie się znali. W sensie zabójca i ten, no, ofiara? No otóż to, Jasiu, otóż to. No nic, może dowiemy się czegoś podczas przesłuchań. Weź, niech ktoś sprzątnie to ciało. O, nie ma. Panie starszy... Są tu przekleństwa? Ciekawe. No bo myśmy zapomnieli tych czarnych toreb na zwłoki. Bo film był na pewno lepszy. Bo w centrali nam nie powiedzieli. A skąd mieliśmy wiedzieć? W ogóle taki bajzel ostatnio, że dyspozytorka znowu dała nam tylko ślepą amunicję. No to trzeba będzie się po niego wrócić. A jak ktoś ukradnie ciało? Lektor A stwierdza... kto ma ukraść? Bez przesady, Jasiu, no bez przesady. Pojedziemy na komendę, od łapi duchów weźmiemy torbę i zast prast zapakujemy denata. Nikt się nie zorientuje. No, ale dla pewności można to wszystko taśmą ogrodzić. Można, pewnie, że można, ale póki co jedźmy na komendę. A suszy mnie kapkę. Ty masz jakaś chwili. Suszy go. Wyszedł Fred. Ty, no głowę bym dał, że mnie grucha normalnie zastrzeliłeś. Kropnąłeś do mnie z dziewiątki. Garniak za taką forsę, za samą marynarkę. 1500 baksów, no jego mać. Podziurawiona jednak. No, ale coś mam Grucha. Robić? Jeszcze nie. Grucha! Gdzie ty jesteś? Fred! Fred! Co? Co? Zstępnie. Niczego nie pamiętasz? Nie żyłeś, ale zostałeś wskrzeszony. A trzeba zaznaczyć, że niezwykle rzadka to sytuacja. Jak to? Cudownie? Nie przesadzajmy. Zostałeś zesłany tu na nowo, gdyż nie wypełniłeś jeszcze swojej misji. Misji? O czym ty mówisz? Kto ty w ogóle jesteś? Powiedzmy, że przychodzę tu w imieniu kogoś bardzo ważnego. Musisz wypełnić moją wolę, albowiem inaczej. Na powrót w proch się obrócisz. Razem z twoim gajerkiem. Ty dziadu parchaty, byś mi tu groził? Nie z takimi stawałem. W sekundę cię rozwalę. Mądry to ty, Fred, nie jesteś. I dlatego już raz cię zabili. Ale to twoja druga szansa. Wciąż nie wierzysz w moje słowa, zatem przekonaj się sam. Przekonasz się sam! No dobra. Gdzie my jesteśmy? Kurczę, gdzie ja jestem? Fred? Ty istniejesz? Cisza! Teraz mówię ja! Fred! Jestem głosem Pana. On otacza opieką nawet takich nikczemników jak ty. I Pan nasz nie może, wyobraź sobie, znieść faktu, że stworzył takiego nieudacznika jak ty. Nieudacznika i bluźnierce. No bo spójrz na siebie. Tandetny gajer i wszystkim wciskasz kit, jaki to on był drogi. A jak było naprawdę? Jak się dogadałeś z tym Ormiańcem, to sam wiesz najlepiej. Koledzy w gangu cię nie szanowali. Za osła cię, wyobraź sobie, mieli. Co ja mówię? Nawet grucha, nawet ten głupi grucha, którego tak chciałeś zgnębić, tak się dać zrobić, no jak dziecko, normalnie. Ale... Cisza!
Teraz mówię ja! Fred! Jestem głosem pana. A on nie może sobie darować, że tak fatalnie sobie poradziłeś. Dlatego dostaniesz drugą szansę. Dlatego twoje ciało z martwych do życia przywrócone zostało i gdy się ockniesz, zostanie ci zlecona misja. Misja, dzięki której zdobędziesz odkupienie. A jak mi się nie uda? Wówczas? Siup. O. Coś tu się będzie działo. W kotle, kurde. Po niemiecku, Gudu. Ja ciebie wolkami na Sibir poganiu, spłoć! Mam przerąbane. Że te dąbre di poison, ki te glaschale są, e te frapper lisage de son. Ne parlez-vous po français. Dobrze, dobrze. Zrobię, co zechcesz. Wykonam każde zadanie. Doskonale zatem. Podążaj za głosem sumienia. Jeszcze mnie usłyszysz. I ciul. Czy niby jak? Głas. No tak. Teraz sobie wszystko przypominam. Tu stał Grucha, a tamten studencina. Stał! Kurde, no. No jakbym o tym nie myślał, to wychodzi na to, że mnie chciał Grucha zastrzelić. No tak było. No widzisz, że nikt nie robi tu z ciebie wała. Musisz oczyścić się, Fred. Musisz dobre imię i godność obywatelską odzyskać. Się musisz wziąć za siebie sam, Fred. No co ty? Do więzienia chcesz mnie odesłać? Nie do końca, chociaż blisko. Tak, pojedź do więzienia. Gdy już tam dojedziesz, będzie akurat czas, że Grucha będzie wychodził. Przechwyć go i nakłoń, żeby z tobą pracował. To na dobry początek. Gdy już ci się uda, dostaniesz kolejne instrukcje. No to pojedziemy do Gruchy, do więzienia. A jak ja mam to zrobić? Bo on poszedł do więzienia na koniec filmu, nie? A ja te twoje kluczyki chyba w tym dole widziałem. Samochód znajdziesz po drugiej stronie szosy. Dalej powinieneś dać sobie radę. W końcu jesteś już duży. Jak to, jak tam dojadę, będzie akurat czas, że Grucha będzie wychodził? Co to ma znaczyć? Przecież dostał z piątkę najmarniej. I tak papuga był wyszczekany. Papuga nie szczeka. Nieważne, zobaczysz. To takie małe zakrzywienie czasu. Możliwe nie tyle dzięki najnowszej technologii, ile wypróbowanemu pomysłowi sprzed lat. Nieważne, żałuję, że spytałem. Chcesz jeszcze jakąś radę? Wiesz, że warto zabierać wszystko, czego nie przyśrubowali do podłogi? Że co takiego? Po prostu spróbuj podejść do tego wszystkiego jak do gry. No cóż, czas na mnie. Dobra. Strzałka! Co za popi***ony dzień. No dobra. Grób, łopata. Fajna łopata. No dobra. O. W grobie leżą kluczyki. W tym dole leżą kluczyki samochodowe. No dobra, wiem. W tym dole leżą kluczyki samochodowe. No to czego nie wiesz? Czemu nie wchodzisz tam? No dawaj, łopatą mnie, kurde, wyciągnij czy coś. Ta łopata budzi wspomnienie. Co, nie umie tam wejść?
No tak. Teraz sobie wszystko przypominam. Dobra. Motylki. O, latające motylki. A są jeszcze nie latające? Ale jaja. Może z drugiej strony faktycznie. Wiecie? Kluczyki samochodowe. No dobra, no ale... Kluczyki samochodowe. Jak już nie wiem, co mam zrobić. No co ja mam zrobić, powiedzcie mi. Solidny kamień. Dwa razy prawym? A! Dobra, prawym. Nie ma takiej opcji. Dopiero co doczyściłem ten gajerek. Zresztą, wiesz jak ja się namęczyłem, żeby stamtąd się wygrzebać? Co to, to nie. Nie wejdę tam. No to dawaj łopatę. I teraz, gdzie są przedmioty? No to bez sensu. No co bez sensu? Łopatę żeś wziął, gościu. Facet, no mówię chyba po polsku, tak? A nie w narzeczu papuasów z Amazonii, czy innego w***dowa. Nie włażę do tego dołu. Ja to jednak nieźle wyglądam. Dobra, Fred, czekajcie. Nie chce mi się gadać. Fajna łopata. Nie. Nie chcę. Kurwa, nie wierzę po prostu. Nie chcę ci się. Dobra. Jeszcze idziemy ścieżka, bo tam jest w prawo. O. Żadne cudo. Żadne cudo, tutaj są jakieś... Czekajcie, tutaj są jakieś puszka po piwie. Ja to jednak nieźle wyglądam. No wiem, zajebiście, no. Niby mogę, tylko po co? Ale. O, tu są jakieś patyki. Wielka sterta gałęzi. Rzecz niespotykana w lesie. To bez sensu. No co bez sensu? No bierze gałąź, patyk. No i teraz jak... Mam patyk. Wszystkich pozabijam. Dokładnie. Idźmy przez pola. We wsi Moskal stoi. Ale jaja. O nie! To sumaczański małposzczur! Uciekajmy! Co ty dupisz, kurde? Okej, okay, żartowałem. To zwykła wiewiórka. Ale jaja. Jo, ale gęsto rosną. Zastrzelić wiewiórkę? Czekajcie, jo, można... ale gęsto rosną. Zobaczymy, czy da się strzelić do wiewiórki. To moja ekstra zabójcza giwera. Nie teraz. Nie, nie da się. Nie da się do wiewióry. Nie chcę. Nie. Nie. Goha.
Gocha, gocha! Kawał badyla. No, ładnie się to wszystko zaczyna. No pięknie, cudownie. Idziemy. Nie! O, jaki samochód, kurwa, Hot Wheels. 669. Ciekawa sprawa, że w innych miejscach droga jest w relatywnie dobrej formie. Zajebiste drzwi, no nie? Otwierane. Niezła bryka, co? Kluczyki od mojej... Kurde, to jest malowane wszystko normalnie, zajebiście. O kurde, patrzcie, jaki wóz. O, kości pluszowe. Nie, one zdobią lusterko, nie strzeliłeś? Za późno. Już nie ma przy czym majstrować. Fajna, nie? Na bajerze. To jest stacyjka. No dobra, cichaj tam. Przecież palcem jej nie uruchomię. No dobra, ale gdzie te kluczyki są teraz? Może później, co ty na to? Gdzie? Bo ja nie wiem jakby... Gdzie on jest? Finally! Kliknij i... O. Kluczyki od mojej... O, pod więzienie przyjechałem. Grucha! Historii tego swetra nie zrozumiesz. Siadaj, grucha. Fred, Jezus Maria, Matko Święta. Się tak nie denerwuj, bo jeszcze zawału kiedyś dostaniesz. Siadaj do fury. Potrzebuję twojej pomocy. No co się tak patrzysz? Wcale mnie nie zastrzeliłeś wtedy. I to chyba przez tego śmiesznego papieroska, coś mi się tak dziwnie zrobiło. Śmieszny papierosek. Dobra, tam było, minęło. Jest robota. No, wsiadasz do środka, czy poczekasz na autobus? Szukaj innego frajera, Fred. Ja dopiero co wyszedłem. Nie było tak źle. Poznałem git ludzi, zawód mam kurna. Jestem kwalifikowanym zakręcaczem butelek PET. A jak z tobą wyjdzie jakiś przypał, to mi nawet dobry papuga nie pomoże. Za recydywę dostanę zdychę. I co? I co? Ty luzuj, grucha. Tym razem to legal. Tym razem chodzi o coś zupełnie innego. Wsiadasz czy nie? No wsiadasz czy nie? Wszystko wytłumaczę ci po drodze. No dobra, powiedz o co chodzi. No i bardzo dobrze, grucha. Chłopaki nie płaczą. Akt pierwszy. No więc tu mamy się spotkać z tym zesłanym przez Boga typem z brodą, aby mógł zlecić nam to niezwykle ważne zadanie. No nie wiem, czy akurat tutaj, w sensie czy na tym parkingu, ale ogólnie tak, właśnie tak to ogólnie rzecz biorąc wygląda. Cały czas nie mogę uwierzyć, że się z tobą bujam po tym zadupiu. No bez przesady, chyba raczej ja nie mogę uwierzyć. To ty mnie zastrzeliłeś. No Jezu, przecież to było dawno temu.
Musisz być taki pamiętliwy? Co za gość. Powtórzę to, Grucha, żebyś mógł uzmysłowić sobie powagę sytuacji. Zastrzeliłeś mnie. To jest kolega, którego spotkałem po długiej przerwie w znajomości. Jak ostatnim razem się widzieliśmy, to do mnie strzelał. Dokładnie. Stróż parkingowy. Zawsze stary i niezdrowy. Ale jaja. Nie czujesz, gdy rymujesz. Kawał z bestii. Skurwysyna. Wow, apteczka. No, apteczka. Jakie upośledzone to jest. Ja to jednak nieźle wyglądam. Nie, furą nie chcę nigdzie jechać. Płot mający powstrzymać złodziei. Śmiechu warte. Stróż parki. Nie dotknę go. Ani ja. No dobra, idziemy. Trochę zardzewiała, ale jakże wymowna, złowieszcza wręcz. Nie ma takiej opcji, abym ich dotykał. To przecież drzwi do więzienia. Klawisze się wywyższają, hehe. Rząd słupków stalowych, żelaznych. Nigdy nie byłem dobry z przedmiotów ścisłych. Ale i kurde jaja! Tymi drzwiami wypuszczają na wolność bandytów i wykolejeńców, jak Grucha na przykład. Aha! Dobra, spoko, Janek. Dzień dobry, panu. Możemy gablotę na godzinkę zostawić? Nie, no przykro mi, ale raczej nic z tego nie będzie. No, ale dlaczego? Bo widzi pan, komplet mamy i nic, normalnie nic nie da się zrobić, panie. No, chyba że, jak to się mówi, jak się da, to się zrobi. Ty, Grucha, masz jakieś pieniądze? No co ty? Zupełnie spłukany jestem. Widzi pan, no bo my nie mamy pieniędzy. To niedobrze, szanowny panie, bo widzisz pan, my naprawdę nie mamy już miejsca na parkingu. Kawał z bestii. Czekajcie chwilkę. Może mu bronię, kurde, gnata. W sumie to on i tak niedługo się przekręci. Ale ja mu w tym nie będę pomagał. A, kurdi. Bo mnie jeszcze zagryzie, kurna! Nie potrzebuję całego kosza. Jest żółty, jak Pokémon. Naprawdę one nie są interaktywne.
czemu Pazurak dobingował to coś? Nie odpowiadam ci na to pytanie, bo to świadczy tylko o tym, że ty trolujesz, bo nie możesz, kurwa, nie znać tego filmu. Nie wierzę w to po prostu. Nie ma takiego człowieka, który siedzi na Twitchu, na czacie i, kurwa, nie wie, jaki to jest film. No proszę, nawet gaśnica jest. Wujek Czarek dla młodych, tak? Wujek Czarek, ten youtuber. Co tak go będę otwarty zostawiał? Kolega chyba tłumaczył, że nie można z nimi nic zrobić. Nie dotknę. Grucha, chłopie, weź się przesuń na bok, co? O rany, lubię tę miejscówkę. Grucha, grucha! Co takiego? Nie spać, nie spać, chodzić po celi. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Masz jakiś pomysł? A co? Tobie zabrakło? Ej, grucha, przesuń się, bo mi... Dobra. Sztuczne włosy. To... Lepiej tego nie dotykać. No, kurwa, może samemu, kurde. Sztuczne włosy. Nie teraz. Może gruszę dam. Sztuczne włosy. Po co? Nie będę go lepiej ruszał. Nie sprawia wrażenia. Dobra. Co, panie, nie dogadamy się, czy jak? No sam nie wiem. My się nie dogadamy. Panowie, znajdźcie mojego wnuka. Ten gówniarz przesiaduje całe dnie na ławce z tymi swoimi koleżkami i nic ze sobą nie robi. To znaczy robi, ale nie chce nawet o tym myśleć. Narkotyki, panowie, narkotyki! Sprowadźcie go tutaj, a może uda mi się go zagonić do jakiej roboty. Kurde, quest in real life. A w zamian możemy tu zostawić furę? I nic nie zginie? No jasne. To znaczy tak, możecie. I nie. Nie zginie nic. W sensie. Dobra, idziemy, kurde, tego gościa znaleźć. Narkotyki. Skatepark. Kurde, to ten typ, co sprzedaje hot dogi. Ale bym się zjadł hot doga, kurde. Po co mi cały wózek hot dogów? Wygląda co najmniej podejrzanie. To chyba przez ten dresik. Szysz? Że co? Może panowie chcecie się w to lupowo zaopatrzyć? A co masz? O, same dobre, najlepsze rzeczy. To, na co jest popyt. Mam zielone do płuca i białe... Nie, no wiesz, o co chodzi. Ale przede wszystkim to, co na osiedlu płonie najjaśniej. Czyli Helen. No to masz teraz okazję, aby się wykazać. Kategorycznie odmawiam. Kurwa. Nie mogę. Brzydzę się. Co za podejrzany... Sam nie mogę uwierzyć, że to robię. Czy ty, buraku, nie widzisz, że tutaj jest młodzież?
i że młodzieży nie wolno ścierwa sprzedawać? No ale panowie, no co wy? Normalnie... Co wy? Jacy wy? Że jak? Że niby kolega jest cham? Wiesz, kto jesteśmy? Wiesz, kto jesteśmy? Kozacy z Wybrzeża, no rany boskie! Kozacy z Wybrzeża. Przecież ja o was słyszałem! Fajnie, że masz dobry słuch, pajacu. Ale masz niefart, ziomek. Mój kolega ma dziś zły dzień. Masz normalnie 2 sekundy, żeby mnie z oczu zejść, łachmy to. No już, panowie, bez nerwów. Git gitara przecież. Ja się zmywam. Już mnie nie ma. Inspektor Gadżet. Zrozumiałem, no przejęliście rewir. Uch. Wydupił. Kurde, hot dogi, we. No co jest? Fast fooda chciał mnie ukraść. Weźmiemy tego hot doga, bo upadł. Nie chcę sobie ubrudzić rąk. Jeszcze do parku. Skatepark. O! Młodzież! O rany! Ale wielka rampa. Drugi ziom. Pierwszy ziom. Trzeci ziom. Ziom. Cześć, przygłupy. Ej, no co jest? Straż obywatelska to właśnie jest. Co to za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym? Jaki alkohol? My tu co najwyżej soki owocowe pijemy. Frugo. Dobra, dobra. Kończcie ten szajs. Który z was jest wnukiem stróża parkingowego? Stróża? Nie mogę. Hehehe. Zamknij furtkę, bijacz! Bijacz? O co chodzi, panowie? Bo to chyba tutaj o mnie chodzi. No to chodź z nami, bo dziadek cię woła, wiesz? Twój dziadek ma do ciebie sprawę, więc chodź z nami na parking. Ej, to twój dziadek to normalnie zabiera nam miejsce pracy, nie? Yo, shut the fuck up, man! Jak tak gadali, ej, kurde, na osiedlach. Nie, z nimi! Źle im z oczu patrzy, wiesz o co chodzi! Nigdzie z wami nie idę! Co? Dlaczego? No bo niby dlaczego miałbym, co? Nie znam was, cholera wie, jakie macie zamiary. Sam rozumiesz, że to bez sensu, żebym teraz z wami szedł. Patrzcie, w tle kto po budynku wchodzi, jakiś Spider-Man czy Superman. Zrozum, człowieku, man, że nie mogę wam ufać, aj? Man, aj? W sumie się chłopakowi nie dziwię. Ta krew na tej rampie. Nie znam was, nigdy was nie widziałem i nigdzie z wami nie idę. O rany, ale... Na tej poręczy można się nieźle ślizgać. Skąd wiesz? Jeździłeś kiedyś na desce, czy co? Nie, grucha. Ja jestem po prostu spostrzegawczym facetem. Może go trochę przestraszyć. Kurde, bronią. To nie ma sensu. Hot doga im wdam, kurwa. Nie. Łopatą, kurwa. Co ja z tą łopatą? Po co miałbym... Dary. Zdecydowanie się nie godzę. Nic na mnie nie macie, człowieku, man. My tu reprezentujemy miejski underground, szłeniu, totalna alternatywa, 100% puls.
Jo, na mnie też nic nie macie. Ja też reprezentuję. I co? Ej, ty. Weź przekonaj koleżkę, żeby sprawdził, czy aby go u dziadka nie ma. Tak, jasne. Zwariowałeś chyba. Więc jadę do bitu równomiarowo, nie spieszę się nigdzie, robię to z głową. Są różne Magik? Tematy, laseczki, bataty, imprezki, bitwy, skracze i katy, telewizja, Irak, wojna, pożoga, prawda i fałsz, radość i trwoga, przechwałki, lamusy, na nartach są szusy, znajdziesz też tutaj plusy, minusy, blink, blink. A z jedwabiu obrusy, dolary, ofiary, sokiści, kanary, graffiti, zmarychy, duszące opary, policja, ambicja, krawędź, podłoga, sportowy wózek, co dach mu się chowa i nie wiem, nie mam, nie wiem, nie umiem, zarobiony jestem, poza tym znowu muszę złapać bucha na ławie. No i żeś kurde porobił, gościu. Nie zastraszysz mnie, człowieku! Więc jadę do bitu równomiarowo, nie spieszę się nigdzie, robię to z głową. Są różne tematy, laseczki, bataty, imprezki, bitwy, skracze i katy, tele... Dobra. Gościu, idziesz czy nie? Nie znam... Dobra, idziemy tam. Dobra, wychodzimy, idziemy pogadać z gościem. A czekajcie, nie dopałek. Fascynujące. Palili papierosa. W sumie niby dlaczego nie. Ej typ, zostaw tę deskę. Cie? Cie? Nie. Polski hip-hop. To ten typ, co... Widzę, że pan obrotny jesteś. Jak to? On mi chciał fast fooda zabrać. Ten spadł w zieleń, a pan hyps, jak normalnie Boga kochajmy, rozumiesz pan? Tego fast fooda żeś zabrał. Ty, słuchaj Fred, a tobie się nie wydaje, że ten koleżka jest jakiś taki dziwny? To na pewno sprawka tego tajemniczego faceta z brodą. To jak? Chce pan tego fast fooda z powrotem? Nie, nie, ależ pan go sobie zachowaj. Ja rozumiem, że czasy są ciężkie, trzeba robić co się da. Zawsze to powtarzam. To dzięki, no, ta. Dziękuję. Świeżutkie hot dogi, American Style i w ogóle. Bardzo dobre hot dogi z majonezem i musztardą albo sosem krewetkowo-wołowym. Może chcecie kupić specjalnego hot doga, który... Jest także z bekonem, mieloną wieprzowiną i skrzydełkami. I to wszystko w dietetycznej bułeczce. Panowie się skusicie, co? Jesteście tego warci. Grucha, kurde, aż zgłodniał. Nie, Nie, Chcesz grucha hot doga? Nie. Skrajnie niechętnie. Jeszcze coś tu jest ciekawego? Śmietnik, jak śmietnik. Tam coś wisi, kurde. A ten się wspina po budynku tutaj. Czy ja mógłbym coś z nim zagadać? Nie ma sensu. Facet sprzedający hot dogi. Dobra. A jeszcze z tym gościem musiałbym pogadać. Nie.
Nie. Nie! Nie! Dla hot doga mówicie? Dla psa? Hot dog, a że hot, że dog, że pies, że do psa, że to taki quest. Ręce precz od tego. Sztuczne włosy? Nie. Czekajcie, bo źle to kliknąłem. Sztuczne włosy? To... Dobra, poszedł sobie jeść. No proszę, bandaż, woda utleniona, te sprawy. Doskonale. Grucha, przesuń się, kurde. No byś się kawałek przesunął, Grucha. Bo nie mam dostępu do ważnych tropów. Co człowiek zrobi, to mu nie pasuje. Chcę pomóc, to nie Grucha, ja jestem od myślenia. Chcę sobie, kurna, stanąć spokojnie, to nie Grucha, nie stój tutaj. Zawsze źle, zawsze niedobrze. I już mam wodę w kieszeni. Zawsze powtarzam, że bandaż powinien być zawsze pod ręką. Nie, e. Doskonale. Masz w tym momencie wyłączyć telewizor, bo zadzwonię na policję. No, jeszcze nas psem poszczuje. Lepiej będzie, jak wyłączę ten telewizor. Czajnik? Nie ten czajnik. Nie potrzebuję całej... Ani jej nie otworzę, ani jej nie zabiorę. Dobra, idziemy. Bo... Ma bandaż, ten gościu... Mi się wydaje, że tam ten jeden jest ranny. Może go opatrzyć czy coś? Kurde... No tam krew sobie ktoś, kurde, rozwalił coś. A może wodę utlenioną, kurde, mu damy. Masz. Wiesz, wolałbym raczej nie. Dobra, idziemy. Co to jest? Mapa? Skatepark? A skatepark drugi? Nie. Kurwa, nie mogę tego... Jaki skate jest, każdy widzi. Ten robi triki. Można z nim zagadać? Half pipe. No a dobra, jak on się zatrzyma, to mogę z nim zagadać. Ty, dzieciak, zejdź, bo sobie krzywdę zrobisz. Sprzaj dziadu, bo cię opluje. Jaka mina, Gruchy. Bandaż zabrany. Nie chcę.
No nie wiem, co mam teraz zrobić. Nie. Koło śmietnika, koło stróża. Kurde! Przecież ten płot można... Grucha. Grucha, masz nurówkę związaną, no? Śmietnik. O, co ja widzę? Co widzisz? Płot mający powstrzymać. Weź, Fred, zabierz ten olej. Co ty? To gajerek za 1500 euro. Olej to. Masz bliżej. Olej to! Ale jeszcze... Jeszcze jakie jaja. I ten kurde dydym. Puszka oleju silnikowego. Nie. To im nasmarować trzeba, żeby się wydupczył pewnie tą rurkę. Czy na rampę wyleć. Jaką minę zrobił. Zaraz się wydupczy. No i co? Siul! Ała! Bardzo ładnie, Flower. Robisz postępy, chłopie. Ja wiem. Co za głupota. Ała! Tak bardzo mnie boli. Jest tak zimno i ciemno dookoła mnie. No, to już wszystko powinno być w porządku. Jak godnie zaufania obywatele, opatrzyliśmy twoje rany. No, a teraz jest mi głupio, że im nie wierzyłem. To ja już pójdę, nie? Wzięli mu z rękami w ogóle, zabandażowali tą głowę. Samotnie na ulicy krwawił. Dozo. Dozo. Nara. O Jezus, ale mnie ta noga napi***dża. Widzę, że jednak jesteście całkiem do rzeczy. Skoro chciało wam się opatrzyć zioma, to chyba mogę wam zaufać. No dobra, oka. Pójdę do dziadka i sprawdzę, o co bie. Ale jak to jakaś ściema, to lepiej uważajcie, ja tu wszystkich znam. Dźwiedzia, małpę i starszego Filona, to są wariaci, człowieku, więc wiecie. Dobra, dobra, idź już stąd. Panowie! Jak wam się udało odnaleźć mojego wnuka? No srak! No wie pan, to kwestia dedukcji po prostu.
Dziękuję wam bardzo, panowie. A ty idź, szoruj do tamtego tira i weź sprawdź, czy nie trzeba tam kół, aby wymienić. Dobrze, dobrze, już idę. Wnusiu, działaj. Oczywiście. Teraz możecie już panowie zostawić tutaj samochód. Ej, ktoś zrobił funny moments moje. Muszę to zobaczyć. No i super. Zaraz. Dobra. Czy my możemy zapisać tą grę? Czytaj zapis. Zacznij grę. Opcje. Gdzieś się zapisuje tą grę? Ręce precz od tego. F5. Zacznij grę. Wczytaj, zapisz. Zapisz. Start. Jest. Dobra.